Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny let's play na moim kanale. Zagrajmy w Sonic Advance 2 na Game Boy Advance. Tak jest, po tym świetnym, jakże pięknym intrze, gdzie mieliśmy piękny ocean, rozpoczynamy kolejną grę z tego mini maratonu gier Sonica Advance. I oczywiście standardowo nazywamy sobie swój profil. Ustawiamy sobie difficulty na easy, czyli poziom trudności, time limit off, ponieważ warto byłoby sobie w razie co wyłączyć. I jedziemy z koksem, proszę państwa. Jak widzicie, na sam początek mamy tylko Sonica odblokowanego. To już nie są czasy Sonica Advance 1, gdzie mogliśmy po prostu grać praktycznie wszystkimi od razu, tylko musimy już wybraną postacią grać. Tak więc zaczynamy sobie pierwszy poziom w grze pod nazwą Leaf Forest. I co trzeba tutaj oczywiście oddać tej gierce, to to, że zamiast powiedzmy nazwania to Green Hill albo nie wiem, na przykład Light Green Hill Zone albo coś jeszcze innego, to po prostu jest inna zupełnie nazwa niezwiązana z Green Hill, co mi się oczywiście bardzo, ale to bardzo podoba. Ja to nagrywam dla ciekawskich 12 lutego o prawie 13, a wy to pewnie będziecie widzieli pod koniec lutego, ponieważ dopiero wtedy będzie ruszał tam ten cały maraton z Soniciem Advance. Tak więc, jak widzicie, gameplay uległ delikatnej zmianie. Troszeczkę model Sonica inny jest niż w poprzedniej części, w sensie jest taki sam, ale tak delikatnie się on troszeczkę różni, no i też Sonic jest wzbogacony o parę nowych umiejętności, które oczywiście wam przedstawię. Co też oczywiście się zmieniło, no to interfejs lub HUD gry. Jak widzicie, teraz pierścienie są troszeczkę inaczej oznaczone i pod pierścieniami mamy ilość punktów oraz dodatkowo nowy ruch, który Sonic będzie mógł za niedługo wykonać, który zaraz wam w zasadzie pokażę, ponieważ będę musiał się dostać do jednego po jedną w zasadzie rzecz, którą jak widzicie zdobywamy w trakcie tego gameplayu i zaraz wam wytłumaczę, co to dokładnie jest. A więc tak, może przejdę do fabuły gry, jaka ma miejsce. Otóż fabuła jest taka sama jak w pierwszej części Sonic Advance. Dr. Eggman znowu powrócił i trzeba go unicestwić po raz kolejny. Znowu zbierając oczywiście 7 szmaragdów chaosu, lecz ta fabuła delikatnie się zmieni później, ponieważ na chwilę obecną będziemy mieli tylko jedną i tą samą fabułę z Sonica Advance 1, natomiast potem delikatnie ona będzie zupgrade'owana, tak więc spokojnie, ja was na bieżąco będę informował. Co do moich wspomnień z Soniciem Advance 2, no cóż, moje wspomnienia z Sonic Advance 2 są takie, że w zasadzie w tę grę gram drugi raz w życiu, ponieważ pierwszy raz grałem w jakoś chwilę po skończeniu Let's Playa z Sonica Advance 1, tego sprzed 5 lat albo 6, czy nawet już, tak, no sprzed 6 lat, no w sumie coś takiego, albo sprzed 5, nie pamiętam, chyba, nie, przepraszam, sprzed 7 lat, Jezus Maria, o Jezu, ale ja się wjebałem w własną minę, ajajaj, oj, nie jest dobrze, proszę państwa, nie jest dobrze, absolutnie nie jest dobrze. Tak więc tak, sprzed 7 lat robiłem sobie let's play z Sonica Advance 1 nie na 100% i później sobie ściągnąłem Sonica 2, żeby sobie zobaczyć co i jak i gdzie. No i gierka nawet mi przypadła do gustu, aczkolwiek nie lubię w niej pewnej rzeczy, o której właśnie zaraz wam będę tłumaczył. Jak mogliście zobaczyć, Sonic, ja wiem, że teraz będziemy dopiero co wchodzić do Special Stage'a, ale jak mogliście zauważyć, Sonic ma dodatkową nową umiejętność. Umiejętność ta aktywuje się za pomocą wciśnięcia przycisku A lub B, kiedy wciśniecie przy okazji sobie strzałkę do góry. Wtedy Sonic wyciąga tak swoją rączkę i wygląda to, jakby chciał coś złapać. Ta nowa umiejętność, którą właśnie przed chwilą wam opisałem, nazywa się Hop Jump. Dokładnie tak, Hop Jump. I ona, z tego co wiem, pojawiła się również w Sonic Rush i Sonic Rush Adventure. Tak więc jest to całkiem fajna umiejętność i przepraszam, tutaj popełniłem błąd.
Ponieważ aby zdobyć to, co właśnie przed chwilą zdobywałem, zaraz wam wytłumaczę, co to dokładnie było, to żeby to zdobyć, to trzeba wcisnąć przycisk góra i przycisk R. Przepraszam, pomyliłem to z przyciskiem A i B, za co chcę bardzo tutaj przeprosić i sprostować. Coś, co powinienem sprostować na początku. Tak więc tak. Jak widzicie, jesteśmy sobie w Special Stage'u. Special Stage'e w ogóle uległy zmianie. Jak mogliście zobaczyć, w porównaniu do Sonic'a Advance 1, to jest zupełnie co innego i szczerze powiedziawszy, bardzo mi to odpowiada. Są całkiem fajne, są całkiem łatwe te Special Stage'e, nie można w ogóle na nie narzekać. Chociaż, dobra, może delikatnie narzekam na nie, dlatego że kiedy wczoraj nagrywałem gameplay, albo w sumie dzisiaj w nocy, tak. Tak, to było wczoraj w sumie. Teraz sprawdziłem datę, to było 22:54. To, no właśnie, ten kurde robot, ten tutaj kurde śmietnik zielony. Powiem szczerze, że nie jest on może aż tak denerwujący, ale jednak sama jego obecność sprawia, że jest niefajnie tak dosyć. A ten robot, z tego co się orientują, się chyba Zero nazywał. Ale pewności stuprocentowej nie mam, więc jeżeli będzie się nazywał Zero, no to potwierdzę wam to w tekście, w montażu, ponieważ tak, w montażu będę musiał to gdzieniegdzie potwierdzić. No ale cóż mogę powiedzieć? Cóż mogę wam tutaj powiedzieć, proszę państwa, moi kochani, panie i panowie? Mamy pierwszy szmaragd chaosu zebrany. Dokładnie tak. Udało nam się uzyskać tyle, ile powinniśmy mieć. I mamy oto rubin, albo czerwony szmaragd chaosu, jak chcemy sobie to nazwać, no bo no sorry, ale dla mnie to trochę przypomina rubin, nie żebym się czepiał, tak szczerze. I zaczynamy sobie teraz Leaf Forest Akt 2. Ogólnie, jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tym poziomem, no to jak nagrywałem go sobie wczoraj, to bardzo przyjemnie mi się grało w ten poziom. Ogólnie soundtrack, który nam towarzyszy w tle, czy to w pierwszym akcie, czy to w drugim akcie, jest fenomenalny, fantastyczny. Sama grafika w tej gierce jest po prostu ładnie zaprojektowana, tak jak to zresztą w poprzedniej części. Cóż mogę więcej powiedzieć? Jest to naprawdę świetna lokacja. Serio, naprawdę. Nie żartuję, to jest bez żadnej ironii, bez żadnego sarkazmu. Mówię to autentycznie. I czuć trochę taką różnicę, że jednak twórcy no troszeczkę się postarali i trochę zupgrade'owali gameplay jednak, w przeciwieństwie na przykład do Mega Mana na przykład, gdzie mam czasami wrażenie, że jak grałem w Mega Mana X1 i X2, to między tymi dwoma częściami nie było jakby żadnej różnicy, mimo że to są też gry w 2D. Tak tutaj na przykład czuję taką swoistą różnicę gameplayową, mimo że model lub sprite Sonica jest taki sam, może z taką delikatną różnicą, że chyba jest trochę większy albo trochę mniejszy. Tak, no gameplayowo czuć różnicę, czuć, że to jest jednak, kurde, czuć, że twórcy troszeczkę przesiedzieli nad tą produkcją. I za to naprawdę chwała, bo widać, że gra nie była raszowana ani nic. Tak więc tak, przemierzając przez dalsze części tego oto poziomu, czas sobie powiedzieć o poziomach specjalnych. I aż muszę, powiem wam szczerze, że wyszukać, co to dokładnie było, co chcę wam powiedzieć. A, to jest 7 specjalnych pierścieni, dobra, bo jak mogliście zobaczyć, w trakcie gameplayu zbieraliśmy pod ilością punktów 7 specjalnych pierścieni. I te 7 specjalnych pierścieni zabierało nas do zabierało nas właśnie do Special Stage'a. I teraz w akompaniamencie tej świetnej muzyki rozpoczynamy walkę z Egghammer Tankiem 2. Jest to boss w poziomie Leaf Forest, oczywiście, że tak. Tak, specjalnie to podkreślam, dlatego że tak też na Wikipedii jest. Bo nie jest to raczej żadną tajemnicą, że informacje na temat bossów i w ogóle tego wszystkiego biorę z Wikipedii. Nawet w opisie, w pierwszej linijce opisu jest to dane jako źródło. No jak widzicie, boss nie był za bardzo ciężki, był bardzo, ale to bardzo łatwy. I tyle. Ten boss nie ma żadnych ciekawostek. Był on na tyle prosty, że zdobyliśmy aż 80 000 punktów. Całkiem sporo. I dzięki temu będziemy mieli dodatkowe kolejne życie. Co mnie oczywiście bardzo, ale to bardzo cieszy. No i uratowaliśmy tajemniczą postać, która ma przy sobie Chao.
Na razie póki co nie znamy jej tożsamości, a przynajmniej na chwilę obecną. Bo dopiero za chwilę poznamy jej tożsamość. Ona chciała sobie tutaj z Sonikiem pogawędkę pociąć, ale no niestety Sonic nie ma czasu na pogawędki, bo musi zająć się robotą. I w ten oto sposób odblokowaliśmy postać o imieniu Cream. Czas na... Kącik ciekawostkowy! Czas na ciekawostki z poziomu Leaf Forest. Remix muzyki z tego poziomu pojawia się w grze Sonic Generations jako jeden z utworów możliwych do odblokowania. Jest to jedyny poziom w Sonic Advance 2, który posiada podwójne sekcje. Tak jest! To jest oto Cream. Postać, która będzie grywalna w tym otoż momencie. No ale dobra! Z pięknego, fajnego lasu przechodzimy do gorącego krateru. Hot Crater, proszę państwa. Rozpoczynamy kolejny poziom. Jest to poziom, który troszeczkę mi się wydaje, jakby był taką leciutką parodią poziomów lawowych z Crash Bandicoot 2 Entrance. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo taka sceneria dosyć podobna. No może nie do końca, no bo tam w tle widzimy jakieś wysypisko śmieci, czy ki wie co to tam w sumie jest, bo coś takiego szarego, jak widzicie tam w tle jakieś góry i jakaś taka szara nawierzchnia albo powierzchnia. Może to jest, nie wiem, jakaś metaliczna podłoga, kto wie. Nie wiem, choć się domyślam, tak jakby to powiedział Tadeusz chyba Sznuk, tak on się nazywał? Ten jeden z 10, no wiecie o kogo mi chodzi, no. Ale tak, jeżeli chodzi o poziom gorący krater, to ten poziom nie sprawiał mi jakiegoś super problemu. Tak, jeżeli mogę się wyrazić w ten oto sposób. Bardziej mogę powiedzieć, że trochę próbowałem rushować ten poziom, co możecie zobaczyć chociażby po tym, że dużo pierścieni tracę, ale to też jest dlatego, że chciałem te poziomy troszeczkę przyspeedrunować, dlatego że mniej więcej nauczyłem się lokalizacji tych specjalnych ringów. Uwierzcie mi, to jest naprawdę mordęga w poszukiwaniu tych ringów. Ja w trakcie nagrywania tego gameplayu, ponieważ nie jest to tajemnicą, że ten let's play również będzie w postkomentary, to musiałem zerknąć na walkthrough albo na longplay w zasadzie. Tak, na dwugodzinny longplay z tej gierki na 100%. I powiem wam szczerze, zbieranie tych specjalnych pierścieni to jest mordęga w czystej postaci. Zresztą osoby, które grały lub nagrywały Sonica Advance, myślę, że mają podobne zdanie na ten temat. Chyba nawet Gnidel, bo też robiłem krótki search, również no wypowiadał się na temat tych poziomów specjalnych tak w sposób taki, że no tak trochę no średnio bym powiedział. Ale nie chcę zmyślać, tak przynajmniej mi się wydaje z tego, co oglądałem sobie. A robiłem krótki research, żeby dowiedzieć się co i jak i gdzie. No i w ten oto sposób zdobyliśmy 7 specjalnych pierścieni, które zabiorą nas do drugiego special stage'a. Oczywiście te special stage'e z czasem będą coraz trudniejsze. Ja akurat w nocy, kiedy nagrywałem ten gameplay, nagrałem pierwsze 4, więc nie wiem co kryją pozostałe 3, ponieważ no jak dobrze wiecie, nie jest to tajemnicą, że w Sonicu mamy 7 szmaragdów chaosu, a nie na przykład 6 lub 8, tak jak to było w przypadku Sonica 1. I tutaj możemy dostrzec, że tło zmieniło się na takie kule, które świecą na różne kolory, jak widzicie. W ogóle sam special stage bardzo mocno jest rozjaśniony w takich kolorach niebiesko-pomarańczowo-różowych albo czerwonych lub purpurowych. I teraz taka też kolejna rzecz, co mogliście zauważyć. Mamy takie specjalne kule z czasem lub nie wiem, bardziej takie kule razy coś, razy dana jakaś ilość. One powodują, że kiedy je zbierzemy, to mamy na przykład razy 2 pierścieni, czyli na przykład zamiast 107 to zbieramy 109, nie? Czyli następna liczba po 107 byłaby 108, a jak zbierzemy te kule razy 2, to mamy 109. I na przykład kiedy będziemy zbierali tak nieskończoność ilość tych kul, to będziemy mieli na przykład tam razy, nie wiem, nawet 15 tych pierścieni, co bardzo łatwo pozwoli nam zdobyć oczywiście ponad 300 pierścieni, co od razu będzie oznaczało, że będziemy mieli szmaragd chaosu zebrany. Oczywiście robot Zero również nas będzie atakował. Nie myślcie, że on sobie tak będzie nas ośledził, bo on oczywiście również atakuje. Jak sobie powiedzmy staniemy w miejscu i on do nas podejdzie, no to tracimy pierścienie. Tak więc lepiej uważać. Tak naprawdę lepiej się pilnować, lepiej uważać, dlatego że no
no lepiej nie tracić w głupi sposób pierścieni. Takie ja przynajmniej mam założenie, z takiego założenia ja wychodzę i mogę wam polecić taką taktykę. Myślę, że nikt nie powinien narzekać na coś takiego. Ale już mając ponad te 300 pierścieni, już jestem pewien, że uda mi się 100%, dlatego że już teraz mnie zero w żadnym wypadku nie dogoni, a może nawet od czasu do czasu się gdzieś tam delikatnie zbliżyć, ale nie zada mi żadnych obrażeń, tak więc jestem spokojny i mogę spać spokojnie. Ogólnie też my możemy również jemu zadać obrażenia, ale nie myślcie, że da się go pokonać tutaj, dlatego że jego możemy jakby uderzać w nieskończoność, a on i tak nie zginie. Taka jest prawda. Aż się wody napiję, dlatego że mi troszeczkę w gardło zaschło. No i mamy niebieski szmaragd chaosu w tym momencie zebrany, tak więc drugi szmaragd jest już nasz. I zaczynamy sobie drugi akt Hot Crater. Możliwe, że dzisiaj nawet sobie nagram jeszcze jeden odcinek z tej gierki, bo czemu nie? Mam nagrany prawie do końca gameplay tej serii, tej gry. No w sumie gameplay z tej serii, no to chyba nawet dobrze powiedziałem, a jeżeli nie, no to po prostu gameplay z tej gry. I tak, no myślę, że seria będzie trwała też coś koło Sonica Adventure 1, czyli 3-4 odcinki, tak więc no nie za długa seria. Ale myślę, że będzie w fajny sposób poprowadzona, tak przynajmniej mi się wydaje. Mam nadzieję, że wam się oczywiście to spodoba, bo chcę troszeczkę eksperymentować z formułą prowadzenia let's play, żeby to też nie wyglądało tak, że każdy let's play wygląda tak samo, więc jej, troszeczkę poeksperymentujemy sobie, jak za dawnych czasów. Ogólnie zalecam wam naprawdę, jeżeli chcecie robić 100% w tej gierce, bo oczywiście nie jest to jakby wymagane, w sensie no powinno być, jeżeli chcecie zobaczyć prawdziwe zakończenie i ten sekretny poziom za 100%. Ale no jeżeli ktoś, nie wiem, ma kaprys nie robienia sobie 100% w tej gierce, no to możecie sobie tak fajnie przelecieć przez planszę bez żadnego stresu i tak dalej. Natomiast osoby, które po moim let's playu są zmotywowane do zrobienia 100%, to zalecam wam albo obejrzeć, nie wiem, nawet mój let's play. A jak nie, no to jakiś walkthrough czy jakiś inny let's play, który również był robiony na 100%, dlatego że warto zapamiętać sobie lokacje tych specjalnych ringów, ponieważ uwierzcie mi, ja na początku też myślałem, że po pierwszym obejrzeniu sobie zobaczy i a dobra, machnę ręką, przejdę sobie jak gdyby nigdy nic, ale nie, okazuje się, że jednak nie i trzeba było na bieżąco sobie patrzeć, gdzie są dokładnie te pierścienie pochowane, bo jeden fałszywy ruch i możesz sobie zablokować ścieżkę. Co prawda nie jest to taka blokada, że po prostu ekran cię blokuje i nie możesz iść dalej w lewo, ale no masz coś takiego, że jednak możesz nie doskoczyć do pewnych sekcji, do których powinieneś wcześniej doskoczyć. I tyle mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o to. I czas na drugiego bossa, z którym sobie walczymy. Tym razem tym bossem jest, uwaga, uwaga, Egg Bomber Tank. Bomber Tank, przepraszam, nie Bomber, tylko Bomber Tank. O Jezus Maria, ja i moje ten przekręcanie. Ja i moje przekręcanie, ja pierdziule. Oj masakra. I patrzcie, bossa pokonaliśmy sobie w 15 sekund, tak więc no nie był on żadnym wyzwaniem. Czas na... kącik ciekawostkowy. Czas na ciekawostki z poziomu Hot Crater lub Gorący Krater. Mimo że poziom jest związany z ogniem, nie ma tutaj żadnych ognistych pułapek albo zbiorników z lawą. Czas na następny i nowy w sumie poziom w serii Sonica, Music Plant, czyli coś a la taki Bandland w świecie Sonica. No mogę to tak po prostu ująć, bo trochę dla mnie no to serio Bandland przypomina, no nie żebym chciał się tutaj czepiać, nie? No autentycznie, no spójrzcie na to, mamy tutaj kurde jakiś taki no muzyczny świat, mamy tutaj takie nutki, mamy flety, no kurcze pieczone, no tutaj jest wszystko, no mamy tutaj nawet talerze do bicia, ale nie żony ani kogokolwiek, tylko po prostu talerze, takie wiecie, no. No wiecie o co mi chodzi, nie wiem jak to mogę inaczej wytłumaczyć, no. Muzyka ogólnie w tym świecie jest naprawdę bardzo fajna. Jest taka bardzo wpadająca w ucho. No mówię, to jest autentycznie Bandland w świecie Sonica, no.
Ci, co grali w Raymana 1, czy tam Raymana Redemption, czy jeszcze jakąś inną wersję Raymana 1, to będą wiedzieli, o co chodzi. No naprawdę, no spójrzcie na to, no. Ale nie mogę tego powiedzieć, znaczy nie mogę powiedzieć, że nie, ale... Serio, lokacje tutaj tych specjalnych pierścieni troszeczkę napsuły mi krwi. Bo oglądałem sobie to po 3 razy i momentami musiałem robić tutaj cięcie. Możliwe, że nawet to usłyszycie w trakcie, kiedy nutka będzie trochę taka niepełna, w sensie soundtrack będzie taki trochę niepełny, bo w pewnych momentach musiałem robić cięcia, dlatego że ja się zastanawiałem 5 lat i tutaj oczywiście się również do tego przyznam, ponieważ ja jestem prawdomówny i chcę, abyście byli tego świadomi. Również w tym let's playu, tak jak w Sonicu Advance, używałem save state'ów i load state'ów, dlatego że jeżeli chodzi o poziomy specjalne, w Sonicu Advance używałem dlatego, że kiedy byśmy spieprzyli taki poziom, no to mogło to się różnie skończyć i mogłem sobie zablokować zrobienie 100%, a nie widziało mi się przechodzenia gry od początku do końca wszystkimi tymi postaciami, dlatego że walić to, a w szczególności nie lubiłem bardzo i nie lubię grać Amy w Sonicu Advance 1. Natomiast w tej gierce robiłem to profilaktycznie i tak kontrolnie, dlatego że... No nie chciałem jakby mieć sytuacji, że znowu będę jakiś poziom po x godzin robił. Bo zależy mi, żeby ten maraton był jak najszybciej i jak najlepiej zrobiony. Dlatego przyznam się tutaj bez bicia, bo ja nie jestem osobą, która będzie udawała, że czegoś takiego nie ma. Że halo, halo, ale to nie moja ręka. Ja od razu się wolę przyznać i powiedzieć wam wprost, że tak, używałem save state'ów i load state'ów. I staram się je na bieżąco edytować, żeby wyglądało to jak takie właśnie płynne przejście całej oto gierki. Bo jestem też słaby w Soniki i nie mam tutaj jakby powodów do ukrywania, dlatego że niejednokrotnie to podkreślam, że jestem słaby po prostu w serii Sonika i troszeczkę w taki sposób ją prowadzę, że chcę ją jak najlepiej poprowadzić. O! Dobra, nieważne, głupio się tłumaczysz i zaczynasz się plątać, Michał, dlatego zejdź na ziemię i kontynuujmy dalej z gierką. Bardzo przyjemny poziom, naprawdę. Bardzo przyjemny poziom z przyjemnym soundtrackiem. I to jest poziom, do którego właśnie Cream pasuje. A mówiąc o Cream, jak zauważyliście, była właśnie tajemnicza postać obok Cream, jak ją uratowaliśmy. Ten mały stworek to jest Chao o imieniu Cheese. Tak, dosłownie on się Cheese nazywa, czyli ser. I tyle. Tyle o nim mogę powiedzieć, że to jest Cheese i jest on takim słodkim, puci-puci grubaskiem. No i tyle, no. Nie mam nic więcej do powiedzenia na temat Cheese'a. Nie, jakoś tak, nie wiem, Cream dosyć lubię jako postać. Jest całkiem fajna. Nigdy mi jakoś super nie przeszkadzała, a ten zone, który teraz robimy, czyli Music Plant, idealnie wręcz do niej pasuje. Serio, autentycznie. Brakuje tutaj właśnie takiej małej Cream, która by sobie z Cheese'em podróżowała po tym poziomie. No i zaczynamy kolejny special stage. Tym razem special stage number 3, ponieważ jest to zone 3, więc z tradycją tego, że jest zone 3, to jest i special stage 3. Podejrzewam, że w akcie drugim też można zdobyć te wszystkie 7 ringów specjalnych, ale ja tego nie robiłem, dlatego że wolałem te akty akurat przejść jak najszybciej. Plus, nie wiem, czy da się zdobyć, bo słyszałem różne plotki, że niby w drugich aktach zawsze jest tak, że jest niepełna liczba tych całych specjalnych ringów. Ale wydaje mi się, że dla chcącego nic trudnego i każdy raczej by znalazł tam te 7 ringów i dostałby się wcześniej do tych special stage. I gdybym ja robił właśnie takim stylem, jaki opisuję teraz, to prawdopodobnie teraz nie mielibyśmy trzeciego, tylko już licząc, że to jest trzeci zone, to byłby to 6 albo 5 szmaragd. Coś takiego, coś w ten deseń. Jestem ciekaw, jak pójdzie nam ten cholerny 4 szmaragd chaosu i mogę już tylko na samym starcie powiedzieć i tak lekko zaspoilerować, że ten cholerny 4 szmaragd zdobyłem za pierwszym razem, tak więc no niestety klątwa tutaj nie zadziałała, a szkoda, bo w Sonicu Advance 1 działała, a tam nie, tutaj w sensie nie działała. Ogólnie tło delikatnie się również zmieniło, jak widzicie mamy teraz jakieś dziwne trójkąty w różnych kolorach. Tak troszeczkę przyznam, że czuję się nieswojo patrząc na to tło. I zaczyna nam czas lecieć w dół, więc pośpieszmy się, dlatego że jeżeli się nie pośpieszymy, no to sorry, winy tu będzie lipa i nie zdobędziemy szmaragdu, nie?
ale jestem wręcz pewien, że mi się uda, dlatego że no nie rzucam słów na wiatr. Mamy co prawda już niedużo czasu nam zostało, ale spójrzcie na to, jak teraz w perfekcyjny sposób zdobędę. No, dokładnie. Tak jak widzicie, zdobyłem ostatnią tam kulę razy 5, dzięki czemu zdobyłem trzeci szmaragd chaosu. 307 na 300 pierścieni zdobytych. I jest to żółty szmaragd chaosu, więc zostały nam już tylko 4. Tak jest, proszę państwa, tak jest, proszę państwa, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Jedziemy sobie teraz z drugim aktem Music Plant. I a propos nowych umiejętności Sonika, to Sonic jest jeszcze obdarowany w inne umiejętności. I ja tutaj wam zaraz przedstawię je. Chociaż pewnie w trakcie let's playa będę mógł je jeszcze pokazać, ale mimo co wolę wam je o nich powiedzieć. Jest jeszcze na przykład Bounce Attack. Bounce Attack jakby charakteryzuje się tym, że Sonic zmienia się w taką kulkę i bardzo mocno uderza o ziemię. Tak jakby mogę to w ten sposób przedstawić. Pewnie nieraz użyję ten Bounce Attack, tak więc będziecie mogli zobaczyć mniej więcej, na czym to polega. Co tam jeszcze mamy? Co tam jeszcze mamy? Bo każda postać ma specjalne inne ataki, no nie? Tak więc ja tu muszę mniej więcej sobie poszukać, bo tak mam przy okazji odpalone sobie Wikipedię, żeby po prostu mieć już w razie co przygotowane wszystko. Jest jeszcze oczywiście, to się nazywa Humming Top. Humming Top polega na tym, że musimy robić taki przewrót. W trakcie kiedy skaczemy, to robimy tak zwany właśnie przewrót. I dzięki temu, że robimy ten przewrót, no to Sonic może właśnie nabrać też dodatkowej prędkości, no nie? Pewnie nieraz wam pokażę ten specjalny atak, tą nową umiejkę, ponieważ będzie na to czas, żeby to pokazać i będzie pewnie potrzeba nawet jej użyć. Dlatego, że każdy zone jest, z tego co zauważyłem, zrobione właśnie w taki sposób, by Sonic używał tych nowych umiejętności nabytych w tej grze, więc... I to jest zabawne i co jest bardzo fajne, nie musimy odblokowywać tych umiejętności pokonując jakiegoś tam, nie wiem, doktora Eggmana, tylko po prostu możemy je od razu w tej grze używać, co jest naprawdę fajne i bardzo mi się to podoba. No. Tutaj teraz muzyka tak trochę brzmi, jakby leciała w cyrku, coś takiego. No, no serio, tak wsłuchując się w soundtrack, to tak troszeczkę zalatuje takim cyrkiem. W ogóle co do właśnie tych tub, które mają te kolorowe poduszki, te takie wiecie, prostokątne kolorowe poduszki, to możemy po nich skakać tylko 3 albo 2 razy. Po trzecim albo drugim razie niestety, ale ta tuba, raczej może nie tuba, a poduszka znika i wtedy możemy sobie chodzić po tym flecie. Tak jest. Tak więc chcę was tu już o tym poinformować. No i uwaga na te kolce, które od czasu do czasu się pojawiają, dlatego że no jak wiemy, kolce ranią Sonika, mimo że Sonic sam ma kolce, to jednak no one ranią go. Co powoduje potem, że Sonic traci pierścienie i nie jest fajnie. No i przy okazji cholerna małpa! Cholerna małpa musiała mnie w tym momencie zaatakować. God damn it! Odbijamy się od talerzy do góry. I jedziemy z koksem. No i tutaj będę miał delikatne problemy, żeby dostać się do góry. Ajajaj, karamba. No tak to już niestety jest, proszę państwa. Musimy niestety mieć od czasu do czasu jakieś problemy. Bo gdyby było idealnie, to byłoby za bardzo idealnie. No i elegancko! Akt drugi mamy ukończony! Brawo, brawo! A wiecie co to oznacza? Patrząc, że to jest akt drugi, czas na bossa, który na nas tutaj będzie czekał. Oh yeah! Jedziemy z koksem, proszę państwa. Boss nazywa się Ektotem. Jest to bardzo prosty boss zresztą, jak widzicie, ponieważ musimy jedyne co robić, to skakać po tych kolczastych platformach, a następnie zadać mu tak przynajmniej z 5 albo, no może nie z 5, ale z 7 razy musimy mu zadać damage Eggmanowi,
i wtedy Eggman pada i uratujemy sobie Milesa Tailsa Prowera. I to jest ostatni boss i ostatni poziom na dziś, dlatego że następne poziomy będziemy robili w następnych odcinkach. No mówię, prawdopodobnie z Sonica Advance wyjdą albo 3, albo 4 odcinki, coś a la Sonic Advance 1. I będzie to przeplatane oczywiście z następnymi seriami, które będą leciały, bo Medal of Honor powoli jest skończony. Znaczy ja już dawno skończyłem gierkę nagrywać, ale wy będziecie na dniach widzieli ostatnie odcinki. I w taki oto sposób Eggman został pokonany. Oh yeah! Pokonaliśmy tego śmietnika grubego. I w ten oto sposób skończyliśmy sobie pierwsze 3 zony, zbierając pierwsze 3 szmaragdy chaosu. Music Plant jest ukończone. Tak więc nie pozostaje mi nic innego jak się pożegnać, więc to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się Let's Play będzie podobać i w sposób ciekawy i informatywny jest on prowadzony. Napiszcie w sekcji komentarzy, co sądzicie o Sonic Advance 2, czy macie jakieś wspomnienia z tą grą i czy macie jakiś swój ulubiony lub nieulubiony zone. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji i odwiedzenia moich socjali. Linki są pozostawiane w opisie oraz obowiązkowo zaznacz dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!